wysyłka w kontaktu na nasypacze. Tworzono je w ten sposób, że w jednej bryle solnej sól wybierano drążąc tą bryłę od wewnątrz. Górnicy zostawiali taką niewielką otoczkę około 2-metrowej grubości soli, która miała chronić przed zagniataniem, zaciskaniem tych pustek. Niestety nie zawsze to wystarczyło, dlatego też zmuszeni byli górnicy budować wszelkiego rodzaju obudowy i podpory, w naszym przypadku szczególnie drewniane. Widzicie Państwo tutaj jedną z nich, tak zwany kaszt górniczy, na przemian legle poukładane bardzo grube belki. Środek rozmocnienia zastępujemy. Tego pana raczej przedstawiać nikomu nie trzeba, ale przypomnę tylko, że urodził się w 1473 roku, a kiedy miał lat 20 i studiował na Uniwersytecie Krakowskim, odwiedził naszą kopalnię w takim samym charakterze jak Państwo dzisiaj jako turysta. I od tego dnia datuje się nieprzerwane zwiedzanie naszej kopalni przez turystów. A w 500. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, chcąc uczcić tą rocznicę, postawiono ten oto pomnik wykonany w całości z soli. Soli tak zwanej zielonej, soli bardzo czystej. Zawartość NaCl tejże soli to 96%. Jest to jedyna z dwóch rzeźb wykonanych przez artystę zawodowego, człowieka, który skończył szkołę plastyczną. Wszystkie inne rzeźby i płaskorzeźby, które dzisiaj Państwo zobaczycie, stworzyli górnicy, którzy najpierw pracowali tu jako zwykli górnicy, potem prawie kopalni rzeźbili. Byli oni samoukami, sami uczyli się rzeźbić. A które rzeźby Państwu bardziej się będą podobać, ocenicie na trasie sami. Największa podziemna solna kaplica na świecie. Kaplica Świętej Kilki, 54,5 metra długości, 17 szerokości, 12 wysokości. Absolutnie wszystko, co Państwo tutaj widzicie, łącznie ze schodami i posadzką, wykonane jest z soli. Jest to do dzisiaj czynny obiekt sakralny. Systematycznie w każdą niedzielę o godzinie 7:30 rano odprawiane są tutaj msze święte, na które może przybyć każdy, kto tylko zechce przybyć do naszego miasta na pół godziny wcześniej. Wtedy nie sprzedajemy biletów. Każdy chętny jest gratisowo zwożony po mszy, wywożony na powierzchni. W 1930 przyjeżdża tu młody chłopiec, 10-letni, na wycieczkę szkolną z Wadowic. To nie inny, tylko właśnie Karol Wojtyła. Potem jako 16-letni uczeń gimnazjum wadowickiego, a ostatni raz jako kardynał krakowski w 1971 roku. W tej chwili no 70% naszych turystów to obcokrajowcy. To są obcokrajowcy, a przy tym, co jest fajne, oprócz tego, że mamy się czym poszczycić, mamy co pokazać, to jeszcze każdy z nich słyszy swój język. Wszystkich mamy przewodników we wszystkich językach, także każdy może słyszeć tutaj opowiadanie w swoim języku. Wielki marszałek zwiedzał naszą kopalnię w 1919 roku przy okazji otwarcia Wyższej Szkoły Górniczej, dzisiejszej Akademii Górniczo-Górniczej. Takim, jakim go Państwo widzicie, stanął tu w 1997 roku stworzony przez Stanisława Anioła, tego samego człowieka, który stworzył Ojca Świętego w kaplicy Świętej Kilki. A stanął tu jako patron miejsca, do którego już teraz Państwa zapraszam, do groty Józefa Piłsudskiego. Zapraszam. Mamy tu naprawdę bardzo różne formy zwiedzania. Teraz idzie za nami grupa dzieci. Zaraz odbiją tam wchodzą tylko dzieci. Tam jest taka specjalna komora, taka bajkowa, solidarnia. Widzieliście Państwo przebieg koło nas Soli Ludek w stroju sosnika. On ich prowadził jeszcze przed chwilą. Teraz przewodnik im ma doprowadzić na spotkaniu skarbnika. Szczęść Boże! Szczęść Boże! I tam skarbnik ma całe takie przedstawienie, taki teatrzyk dla nich. Dopiero wychodzą z tego. Także, że dzieci się wspaniale bają, przy czym po drodze jeszcze muszą znaleźć wiele przedmiotów, które skarbnik schował przed nimi w różnych miejscach. Także oni cały czas coś robią i nie nudzą się wtedy. W komorze
właściwie w grocie Józefa Piłsudskiego, są to dwie identyczne bliźniacze komory, połączone tym tunelem. Kiedyś ten tunel był dużo szerszy, wyższy, niezabudowany drewnem i zalany wodą o głębokości 5 metrów. Wtedy grupy schodziły do tamtej pierwszej komory, wsiadały na łódź i przypływały w to miejsce. Te przejażdżki odbywały się tu przy dźwiękach orkiestry górniczej, która zasiadała na tych galeryjkach i przy blasku ogni sztucznych. No musiało wyglądać to przepięknie. Musicie Państwo wiedzieć, że cały stary Kraków, stary Kazimierz, rynek krakowski, powstał za pieniądze zarobione tu ciężką pracą górników wielickich. Królowie zaczęli wydzierżawiać naszą kopalnię na okres jednego roku za 3600 kg srebra w gotowiźnie. No któż miał takie pieniądze? Przede wszystkim kupcy i oni najczęściej oprócz magnatów wydzierżawiali naszą kopalnię. Potem pieniądze zarobione tutaj na soli lokowali, budując kamienice w obrębie rynku krakowskiego starego Kazimierza. Powstało wiele kościołów w Krakowie właśnie za pieniądze zarobione tutaj w kopalni Bielickiej. Nasza kopalnia utrzymywała armie królewskie właśnie i cały Kraków. Wszystkie ważniejsze wydatki królewskie w tamtych czasach to właśnie kopalnia Wielicka, która, jak przypomnę, przynosiła 1/3 zysków całego państwa polskiego. Proszę Państwa, teraz jesteśmy w komorze Michałowice. Komora nazwę zawdzięcza chorążemu wojsk króla Jana III Sobieskiego, Jana Zdan Michałowskiego. Proszę Państwa, wspaniała, bardzo wysoka, jedna z najwyższych komór trasy turystycznej. Kiedy patrzymy na ogrom tego miejsca, musimy pamiętać o tym, że wszystko, co zobaczą turyści z naszej kopalni, stworzone zostało ręcznie. Tu nie użyto żadnego urządzenia mechanicznego. Do dyspozycji górnicy mieli tylko kilofry, młoty, gliny, siekiery, piły i łopaty. To wszystko, czym dysponowali. Dokładnie 94 lata trwały prace, aby stworzyć tak olbrzymią pustkę i tą wspaniałą obudowę drewnianą. Pomyślcie Państwo, jak musiała być to ciężka praca, kiedy przez 94 lata pracowało tu kilkudziesięciu górników codziennie, czyli właściwie 3 pokolenia górników, aby stworzyć tak olbrzymią pustkę. Komora ta przez wiele lat była używana przez naszą kopalnię jako komora koncertowa. Tu na tych galeryjkach zasiadały orkiestry, na tamtych wyższych galeryjkach nasi goście słuchający muzyki. A że akustyka w tym miejscu jest naprawdę wspaniała, to naprawdę wielkim przeżyciem było słuchanie takiego koncertu na głębokości 110 metrów pod ziemią w tak pięknej scenie. Powstała w połowie XIX wieku na pierwszym poziomie bardzo starej części kopalni, ale tam ulegała ogromnemu zniszczeniu spowodowanego wilgocią. Dlatego też, chcąc ratować to miejsce, stworzyliśmy tu komorę o podobnej kubaturze i kształcie i cały drewniany wystrój po odpowiedniej renowacji przenieśliśmy w to miejsce. Ta kaplica została poświęcona powtórnie w 2005 roku przez... I tu odbywają się m.in. właśnie śluby. Oczywiście tu zakładamy specjalny parawan, żeby nie przeszkadzali nam turyści, taki wygłuszający, żeby nam nie przeszkadzali turyści, którzy przechodzą w stronę szybu i tu odprawiane są bądź to msze pielgrzymkowe, bądź to msze ślubne właśnie. Oprócz
tego, że w naszej kopalni produkujemy sól, powiadam produkujemy, a nie wydobywamy, bo wydobycie soli zakończyliśmy w 1996 roku, ale dalej tą sól produkujemy. Produkujemy ją na bazie wód wpadających do kopalni, które to wody gotujemy, odparowujemy i uzyskujemy sól, jaką na co dzień Państwo spożywacie w swych domach. Ale oprócz tego wszystkiego w kopalni jeszcze leczymy. Musicie Państwo zdać sobie sprawę z tego, że schodząc do naszej kopalni, jak zresztą do każdej kopalni soli, zeszliście Państwo do specyficznego mikroklimatu. Jest tu atmosfera absolutnie czysta pod względem bakteriologicznym. Wszystkie bakterie, które wpadają wraz z powietrzem, giną w tym słonym, wilgotnym powietrzu. Mało tego, jest tu bardzo dużo związków jodu, wapnia, magnezu, bromu. Dlatego też jest to powietrze lecznicze i tak też go wykorzystujemy. Na poziomie trzecim naszej kopalni znajduje się przepiękne sanatorium. To już jest naprawdę taki bardzo wysoki standard światowy, gdzie leczy się wszystkie schorzenia górnych dróg oddechowych, szczególnie astmę odkrzelową i wiele chorób alergicznych. Dlatego zawsze radzimy wszystkim naszym turystom, aby oddychali jak najgłębiej. Na pewno nikomu to nie zaszkodzi, a może pomóc. A jednym z elementów tego lecznictwa jest tężnia solankowa, która znajduje się na powierzchni 100 metrów od miejsca, w którym Państwo schodziliście do kopalni. Jest to jedna z najpiękniejszych tężni w Europie, stworzona na wzór takiego zamczyska warownego, średniowiecznego, na którego wieżę można wyjść, podziwiać okolice Krakowa i Wieliczki. Jest to taki punkt widokowy, ale przede wszystkim pooddychać tym solnym aerozolem, który powstaje z solanki, która tworzy się tu na dole, na poziomie siódmym naszej kopalni. Stąd jest wypompowywana ta solanka bezpośrednio do tężni solankowej, gdzie jest wykorzystywana właśnie przez to, że ona spływa po tych gałęziach tarniny, rozpryskuje się, tworząc ten aromat solny, którym się leczy wiele chorób.